marszałek, Wysoka Izbo. Więzienie to nie sanatorium i trzeba przypomnieć też w kontekście poprzednich wystąpień, że pierwszą rolą wymiaru sprawiedliwości nie jest resocjalizacja. To jest dopiero druga rola. Pierwszą rolą jest wymierzanie sprawiedliwości, czyli wymierzanie tego, komu się co należy. I trzeba zawsze o tym pamiętać, gdy dyskutujemy, ponieważ na przykładzie państw Europy Zachodniej, gdzie rzeczywiście więzienia są często pozmieniane w sanatoria, wydaje się, że o tym zapomniano z niekoniecznie dobrym skutkiem dla poziomu bezpieczeństwa w tych państwach, które tego doświadczają. Natomiast, szanowni państwo, trzeba też przy tej okazji powiedzieć, że cały czas funkcjonują w polskim systemie prawnym i w polskim systemie orzekania i obciążają sądownictwo rzeczy absurdalne. Najnowszym absurdem, jakiego doświadczamy, szanowni państwo, jest sprawa ciągania posłów Konfederacji za maseczki i angażowanie całego aparatu państwa, włącznie z policją, z sądownictwem, w sprawy, które co do jednego zostały poumarzane i pooddalane przez wymiar sprawiedliwości. To jest kuriozum, które nas w tej chwili dotyka, z pozbawianiem immunitetów włącznie, z taką groźbą. I trzeba powiedzieć sobie jasno, że jest to kuriozum zafundowane przez tą władzę i mniejsza o nas. Problem jest taki, że do tego jest angażowany, do tej bezsensownej roboty, cały aparat państwa. Apelujemy o opamiętanie się. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja.